Na uroczystości przyjęcia uczniów klas pierwszych Poczet Czytelników Szkolnej Biblioteki. Za chwilę spotkamy się z naszymi przyjaciółmi, którzy pragną Was serdecznie powitać. Hej, krasnoludki! Dzieci przyszły do Was w odwiedziny. Kto? Dzieci? No chłopaki, wstawać! My jesteśmy krasnoludki, hopsa sa, hopsa sa. Gdzie będziemy, choć malutki, hopsa sa, hopsa sa. Nie, nie, nie mogę. Co się wam stało, przyjaciele? Opowiedzcie o tym, może coś razem poradzimy. Co tu dużo mówić? Przytrafiła nam się straszna historia. Zgubiliśmy naszą królewnę. Jak to zgubiliście? Po prostu zniknęła z naszej książki. Szukaliśmy wszędzie, ale nigdzie jej nie ma. Ej, co to za bajka? Sami krasnoludka. Czy nikt nam nie może pomóc? Hop, hop! Hej! Jest tam ktoś? Śnieżka, patrzcie, braciszkowie, to nasza królewna. Co się stało, królewno? Gdzie byłaś tak długo? To długa opowieść. Jurka czytała książeczkę, w której mieszkała i zostawiła ją na kanapie. Wtedy jej młodszy braciszek zabrał książkę i wydarł z niej stronę, na której była. Potem zgniótł i rzucił pod łóżko. Leżało tam, dopóki mama Jurki i Antosia nie znalazły mnie. Wyrepetowały mi sukienkę. Ale cóż z tego, nigdy już nie będę taka jak Dawid. Śnieżko, teraz zawsze będziesz najpiękniejsza. Ważne, że nasza bajka może toczyć się dalej. Jejku, smok! Jejku, krasnale! On się chyba nas boi. Smoku, co się stało? Nie, nic takiego. Spotkała mnie niemiła przygoda. Bajka, w której mieszkam, upadła na podłogę. Leżałem tam spokojnie, aż przed ogromny, kosmaty potwór obwąchał mnie wielkim nosiskiem. Już miał mi odbić głowę, kiedy usłyszałem: Azor, choć idziemy na spacer. I potwór oczy, jak ja się strasznie bałem. I dalej się boję, że zobaczę na co mam ten wielki jęzor i ogromne zębiska. Już nigdy nie będę groźnym smokiem z baśni. Jak i rycerz będzie chciał walczyć z takim przestraszonym smokiem, to wstyd. Nie martw się, smoku. W wielu bajkach występują bardzo sympatyczne smoki. A ja mam nadzieję, że już nikt więcej nie narazi Cię na takie przykrości. Nareszcie odwiedził nas ktoś uśmiechnięty. Jasiu, Małgosiu, opowiedzcie, co miłego przygotowaliście dla naszych gości. Bardzo się cieszymy, bo nie mamy złej baby Jagi. Jak to nie ma? Też zniknęła? Po prostu nie ma i już. Jak to nie ma? Jestem! Tylko jak ja wyglądam! Nikt nie będzie bał się takiej mamy jak ja! Moja kariera skończona! Ale skąd, baby Jago? Teraz moja startować w konkursie ma mieć piękności. Żarty sobie ze mnie stroisz! A co to za bajka, czy nikt baby Jago się na boi? I tak zawsze, czy na podobny się udawało! Ale był przynajmniej ten lepszy. Że mnie nie wybierze. Już wolałabym całe życie siedzieć w kuchni i przebierać mak, niż pokazywać się w takiej kreacji. Jak ja teraz pojadę na bal?
świat się kurczy. Już nawet jeść mi się nie chce. Wszystko mnie boli. Michał cały miesiąc nosił moją bajkę w plecaku. Ach, co ja przeżyłem! Raz zostawił plecak na trawie i poszedł grać w piłkę. Zmarzłem, zmokłem. Do dziś nie mogę wyleczyć kataru. A przy... Wybaczyłbym mu, gdyby choć raz wyjął książkę i przeczytał moją bajkę. A on nic, tylko nosił i nosił. Strasznie źle się czuję. Czuję się jak sklep spożywczy, albo lodówka. Co się stało? Och, co tu dużo mówić. Prawda, jak czytałam moją bajkę, ciągle musiała coś jeść. A tu mnie przydały się wszystkie okruchy i resztki. Co ze mnie za królewicz? Żadna królewna nie zechce mnie za męża. Cały się lepie. Witajcie, przyjaciele. Witaj, krocie. A gdzie są twoje buty? No właśnie, moje piękne buty, z których byłem taki dumny. Adrian domalował mi te narty i proszę. Jak ja teraz będę załatwiał sprawy mojego pana? Przecież moja bajka toczy się latem, a tu taki wybryk. Ech, szkoda słów. Nic nie uda mi się już zrobić i cała bajka na pewno bardzo źle się skończy. Widzę, że na kraju chyba jest panu strasznie dużo nieszczęść. La 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 la. Jejku, co się tutaj dzieje? Jak wy wyglądacie? Dzieci przyszły do nas odwiedziny. Musimy je ładnie zaprosić do naszych bajek. O nie, tylko nie dzieci. Zobacz, co dzieci nam zrobiły, gdy czytały nasze bajki. To już koniec. Nie mówcie tak. Może nikt ich nie nauczył, jak się z nami zaprzyjaźnić. Nie wszystkie dzieci tak postępują z książkami. Ania bardzo o mnie dbała. Zawsze miała czyste rączki, jak siadała do czytania. A jak skończyła czytać, zakładała zakładką to miejsce. I ustawiła mi na półce razem z innymi książkami, żeby mi się nie nudziło. Tak, zmyślasz. Wcale nie zmyślam. Zobaczcie, nic mi się nie stało. Nawet w koszyczku mam wszystko tak ułożone, jak na początku bajki. I fartuszek mam czyściutki. Bardzo się cieszę, że zaprzyjaźniłam się z Anią. I nie może już się schować się tutaj i nie próbować się z dziećmi zaprzyjaźnić. Może jakoś można wam pomóc? Pomyślmy. Już wiem, chodźcie krasnoludki, pomóżcie mi wrócić naszym przyjaciołom i dam wam postać. Pamiętajcie tak, że kto niszczy książek, ten dba o naszą planetę Ziemię. Widzę, że nasi baśniowi przyjaciele odzyskują powoli dawny wygląd i charakter. Pora więc sprawdzić, czy dobrze się z nimi poznaliście. Spróbujemy rozwiązać krzyżówkę. Kto wie, jakie jest pierwsze rozwiązanie hasła, podnosi rękę do góry. Tylko dzieci z klasy 1-3. Pierwszaczki tylko nie tak? Boją się jej dzieci, że namiotne lata. Czarownica. Brawo. A inaczej? Baba Jaga. Dobrze, bo...
Krasnalami w lesie mieszka piękna dziewczyna, królewna. Mieszka. Dobrze. Dziwią mu się starzy, dziwią się i młodzi. Zamiast myszy łapać, to on w butach chodzi. Koń w butach. Dobrze. Zwierzę z krainy bajek chce połknąć wróżkę, to babcie udaje. Dziewczynka, co ma pracy wiele, a na wielkim balu gubi pantofelek. Zawsze do pomocy chętni. Ludek dzielny, choć malutki, to... Jeszcze raz, powiedz. Nie, a inaczej? Tutaj siedzą. Krasnale. W czerwonej czapeczce wędruje po lesie i dla babci koszyk z przysmakami niesie. Baśni wymarzony kandydat do ręki każdej panienki. Książę. Dzieje ogniem mieszka wianie, zje królewne na śniadanie. Wszystko odmienia, spełnia dobre życzenia. Krzesna wróżka. Jaka? Krzesna.
Brawo. Wspaniale sobie poradziliście z tym zadaniem. Nasza bajka już się dobrze kończy. Ale powiedzcie mi, to krasnoludki powinny dbać o to, żeby książki były w jak najlepszym stanie. Jak myślicie? Krasnoludki na pewno. Czy może ktoś inny? No właśnie, być. Ja też myślę, że to powinny być dzieci. Dzisiaj pierwszoklasiści staną się przyjaciółmi prawdziwymi książek, prawda? Tak? Zanim to się stanie.